Od 3 kwietnia w punktach przyjmowania wniosków wizowych we Lwowie, Iwano-Frankiwsku, Użhorodzie, Winnicy, Chmielnickim, Żytomierzu i Czarniowcach będzie obowiązywał nowy system rejestracji na złożenie wniosku wizowego, służący szybszemu i łatwiejszemu dokonaniu rejestracji. O szczegółach tych zmian podczas konferencji prasowej w Centrum Wizowym opowiedzieli przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP we Lwowie oraz firmy VFS Global. Wiadomo, że aby zarejestrować się w centrum wizowym, trzeba będzie zapłacić około 20 euro w kredobanku lub Idea Banku i wskazać kategorię wizy. Pracownik banku wręczy potwierdzenie z kodem osobistym. Automatyczny system centrum wizowego przez co najmniej 24 godziny przydzieli datę i czas podania dokumentów, o czym osoba zostanie poinformowana przez pracownika call center. Powoduje to, że człowiek się nie denerwuje, że jest linia zajęta, nie denerwuje się, że już wchodzi do internetu, a wszystko jest zablokowane, tylko po prostu wychodzimy naprzeciwko klientowi, tylko centrum wizowe dzwoni do człowieka. Oczywiście to też ma na celu, że w ten sposób chcemy wyeliminować różnych pośredników, hajterów i osoby nieuczciwe, które próbują na tym, że ludzie potrzebują wizy, jeszcze dodatkowo zarobić. Nowy system rejestracji został wprowadzony już w okręgach konsularnych RP w Kijowie, Łódzku, Odesie i Charkowie. Od 3 kwietnia wprowadzony będzie również we Lwowie. Z dotychczasowej analizy prowadzonego systemu ten system się sprawdził i mamy nadzieję, że również sprawdzi się u nas. Więcej informacji na temat nowego systemu rejestracji wizowych znajdziecie Państwo na stronie internetowej Konsulatu Generalnego RP we Lwowie.